Odcinek 16. Poland Trip 4. Czas podsumować. Cytując tekst z któregoś ze schodków z krakowskiej ulicy Tatrzańskiej, nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Tak się składa, że jak na razie ten czwarty Poland Trip był na razie najdłuższy. Pierwszy krok z domu w kierunku przystanku busa postawiłem 15 lipca 2019 jakoś koło 10. Jednak za jego właściwy odjazd przyjmuję odjazd Flixa z Wrocławia do Krakowa 15 lipca o godzinie 13:20. Za koniec zaś Poland Tripu przyjmuję godzinę 17:40 dnia 14 sierpnia 2019, kiedy to wysiadłem z Flixa Kraków-Wrocław. Urlop trwał więc w sumie 30 dni, 3 godziny i 20 minut. Był to jak na razie zdecydowanie najdłuższy i najdroższy wyjazd. Kosztował mnie on lekko ponad 6 tysięcy. Po powrocie jednak część kasy się odzyskało, sprzedając chociażby niewykorzystane waluty, korony szwedzkie oraz euraki. Po odjęciu od całej wydanej kasy sumy, którą za waluty dostałem w kantorze, wyszedł mi całkowity koszt trasy czwartego Poland Tripu. 5576 zł i 48 groszy. Kiedyś nazwałem sobie roboczo te swoje urlopowe podróże hasełkiem Poland Trip i tak już zostało, mimo że z każdym tripem zwiększa się ilość kilometrów, jakie robię poza granicami Rzeczpospolitej. W przypadku tego tripu łączna ilość kilometrów wyniosła 5524 km z tolerancją plus minus kilkanaście. Możliwe, że kiedyś zamieni się to w Eurotrip, a może nawet World Trip, gdy już łaskawie zniosą wizy do USA. Póki co jednak jest to wciąż Poland Trip. Podczas tripu zaliczyłem 19 miejsc, śpiąc po drodze w 7 miejscach na terenie 4 krajów. Oczywiście Polski, Niemiec, Danii, Szwecji i Słowacji. Tyle, że Niemiec nie liczę, bo przez Niemcy był tylko nocny tranzyt ze Świnoujścia do portu w Rostoku, a potem także nocny powrót Rostok-Świnoujście. Meldując się w jednym, przeważnie akademiku, zaliczałem 2, czasem 3 miejsca w okolicy. Najtańszy nocleg za 3 dyszki za dobę ponownie miałem w akademiku Uniwerka Rolniczego w Krakowie. Najdroższe miejsce to pensjonat w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji. 27... Tyle, że euraków zamiast złotych, co daje jakieś 123 zł za dobę. Droższe miejsca miałem tylko 2. W Olsztynie podczas festiwalu Czyste Country oraz apartament w Rynku we Wrocku, gdzie nagrywałem scenki do mojego filmu na YouTube'a pod tytułem Dzień McGregora, który możecie obejrzeć sobie na kanale YouTuber McGregor. Jeżeli chodzi o standard pokoi na trasie, najlepiej było chyba w akademiku w Elblągu, gdzie miałem dla siebie spory, jak na akademik, pokój, lodówkę, szałerek, a nawet kawałek balkonu. Najbiedniejszą miejscówką była raczej miejscówka w pensjonacie w Bańskiej Bystrzycy. Wprawdzie tam miałem wiatrak, którego nie było w innych miejscach, ale 123 zł to spore przegięcie jak na standard zastanego pokoju i fakt, że woda w prysznicu potrzebowała kilka minut, żeby się nagrzać do akceptowalnego poziomu. Co do rzeczy, które zapamiętam na spory kawałek czasu, to wahadełko w parku linowym w Janowie Lubelskim, przejazd autostradą przez morze między Danią a Szwecją, incydencik w netto w Kopenhadze, labirynt z żywopłotu w Dobrzycy koło brzegu, chwila obawy podczas powrotu z miasta do Akademii Mika w Lublinie, czy nie fajczy się mój akademik. Fajczyły się jakieś magazyny, jakieś 2 kilometry dalej, ale z autobusu wyglądało, jakby fajczył się akademik, no i oczywiście Bańska Bystrzyca. Widoczki podczas jazdy przez Słowację w samej Bańskiej oraz to, że tylko dzięki swojej przezorności nie przegapiłem Flixa do Krakowa, który stanął sobie na zupełnie innym stanowisku niż powinien. Czas poświęcony na logistykę, czyli od momentu wyjścia z jednego akademika do momentu przyjazdu do kolejnego, wyniósł około 17% czasu urlopu, co daje delikatnie powyżej 5 dni spędzonych w autobusach miejskich, międzymiastowych, busach albo na dworcach, czekając na nie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za jakieś 50 tygodni kolejny, 5. już Poland Trip, z którego zapewne powstaną kolejne filmy podróżnicze oraz timelapsy na mój drugi kanał McGregor Łowca Timelapsów.